Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Zaproszeni nie byli godni królewskiej uczty weselnej. Chociaż król ponowił zaproszenie, oni jednak je zlekceważyli, lekceważąc tym samym samego króla. Ich miejsce zajmą wszyscy ci, którzy odpowiedzą pozytywnie na wezwanie króla. Dobrzy i źli, mieszkańcy miast i wiosek, bogaci i biedni, wykształceni i analfabeci. Słowa te Jezus kieruje do starszyzny ludu, arystokracji Izraela. Zapowiada przy tym zniszczenie miasta Jerozolimy i wymordowanie całej arystokracji jako konsekwencji ich bezbożnego postępowania. Proroctwo to zostało spełnione 40 lat później. Zaproszenie, jakie dziś kieruje do nas Jezus, jest wezwaniem do udziału w uczcie weselnej, której zadatek mamy już na ziemi podczas każdej Eucharystii. Ta dzisiejsza dobra nowina jest okazją, aby zapytać się samych siebie o nasz udział w niedzielnej Eucharystii. Na ile dla mnie niedzielna msza święta jest ważnym wydarzeniem w ciągu tygodnia? Czy nie zdarza mi się szukać wymówek, aby dyspensować się od udziału w niej? Jak często przystępuję do stołu Pańskiego, przyjmując ciało Chrystusa do czystego serca? Ewangelia jasno wyznacza kryteria, dzięki którym możemy ocenić, na ile jesteśmy godnymi udziału w uczcie weselnej Syna Bożego, na ile nasze szaty odzwierciedlają naszą przynależność do Chrystusa. W Apokalipsie czytamy, że uczestnicy uczty Syna Bożego odziani są w białe szaty, ponieważ wybielili je we krwi baranka. Czystość naszego serca może nam zapewnić jedynie Chrystus, który swoją krwią obmył nas z grzechów naszych.